Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie Panu, Pan Bóg pozwolił mi doczekać w tym roku 30. rocznicy od moich święceń kapłańskich i w takim moim doświadczeniu w posłudze coraz bardziej przekonuję się, że jednym z takich podstawowych problemów większości ludzi to jest zaburzenie tożsamości. Czy co to znaczy? Czy że ludzie nie za bardzo wiedzą, kim są. Mężczyźni nie wiedzą, co to znaczy być mężczyzną. Kobiety nie za bardzo wiedzą, co to znaczy być kobietą. Z dziećmi to też różnie bywa. A jest to bardzo istotne pytanie. Kim ja właściwie jestem? Kim jestem? No i dzisiaj na zaproszenie księdza proboszcza chcemy podjąć taki wątek, co to znaczy być mężczyzną. Myślę, że przyda się to zarówno paniom, jak i panom. Co to znaczy być mężczyzną? I moi drodzy, pierwsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, to jest ta, że Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą. To znaczy, że wobec mężczyzny i wobec kobiety ma określony plan. Że on najlepiej wie, co znaczy być mężczyzną i on najlepiej wie, co znaczy być kobietą. I żeby stawać się prawdziwym mężczyzną, trzeba wejść w Boży plan. Trzeba ten Boży plan poznać. Trzeba ten Boży plan realizować. Bo nie dowiemy się, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną ani z telewizji, ani z aren sportowych czy jakichś innych. Co to znaczy być prawdziwą mężczyzną, mówi nam Słowo Boże. Bo to Bóg stworzył mężczyznę, Bóg stworzył kobietę na swój obraz i podobieństwo. I zarówno dla kobiety i dla mężczyzny ma określony plan. Ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka wątków takich istotnych w tym Bożym planie wobec mężczyzn. I moi drodzy, pierwsza rzecz, taka fundamentalna, podstawowa, najważniejsza. Kto jest stuprocentowym mężczyzną? Jezus. Bóg wcielił się w mężczyznę bramą na świat. Jest niewiasta niepokalana, którą będziemy w sposób szczególny czcić w najbliższy wtorek, uroczystość niepokalanego poczęcia. Ale Bóg wcielił się w mężczyznę. Jezus to jest prawdziwy facet, stuprocentowy mężczyzna. Jak chcemy znaleźć właściwy wzór mężczyzny, to trzeba się wpatrywać w niego. Nie ma pełniejszej męskości. Nie ma doskonalszego mężczyzny, bo to jest prawdziwy Bóg i prawdziwy mężczyzna. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Prawdziwy Bóg i prawdziwy mężczyzna. Jak chcesz być stuprocentowym mężczyzną, to masz się od niego uczyć. Ja też. Co znaczy być mężczyzną? Takich kilka wątków, które wypływają ze Słowa Bożego, które są refleksją nad życiem Pana Jezusa. Dlaczego Jezus przyszedł na świat? Jest taki przepiękny fragment w Piśmie Świętym odnoszący się do Pana Jezusa. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale otworzyłeś mi ucho. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę, oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. Mężczyzna to jest ktoś taki, kto jest posłuszny Bogu. Kto jest posłuszny Bogu we wszystkim. Chrystus mówi o sobie:
Nie przyszedłem na ten świat pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. W innym miejscu mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. A w tym najbardziej dramatycznym momencie w Ogrojcu, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Chrystus jest posłuszny we wszystkim. Ten najpiękniejszy mężczyzna, stuprocentowy mężczyzna, stuprocentowy facet jest posłuszny Bogu. I czasem posłuszeństwo się może kojarzyć z jakimś ograniczeniem, z niewolą. Ale to posłuszeństwo, posłuszeństwo Bogu czyni nas wolnymi. To posłuszeństwo Bogu kształtuje w nas prawdziwą męską postawę. Bo Pan Bóg stawia wielkie wymagania, nie byle jakie. Wielkie wymagania, które mężczyźni mają podjąć. Niektórzy mówią, Chrystus nie zbawił nas przez krzyż. Chrystus zbawił nas przez posłuszeństwo. Krzyż był konsekwencją tego, że pełni w swoim życiu wolę Bożą. Być mężczyzną to być posłusznym Bogu. A być posłusznym Bogu to unikać zła, unikać grzechu. I to jest drugi rys mężczyzny. Mężczyzna to jest wojownik. To jest ktoś, kto podejmuje na co dzień walkę z największym przeciwnikiem, z szatanem. Choćbyśmy w ringu wygrali z, nie wiem, z Kliczką, czy z jakimś innym Adamkiem, czy na stadionie zdobyli tytuł mistrza świata w piłce nożnej albo w jakiejś innej dyscyplinie. To nie jest najważniejsza walka. To nie jest najważniejsza walka. Najważniejsza walka, którą ma stoczyć mężczyzna w swoim życiu, to jest walka z szatanem. Walka ze złem. Walka z grzechem. I moi drodzy, nie ma tu miejsca na kompromisy. Nie ma miejsca na kompromisy. A niestety dzieje się tak, że mówimy, no Pan Bóg tak, przykazania tak, ale ktoś powiedział, że jest taka książka, że diabeł zna tylko, wymyślił jedno słowo, ale. Jestem chrześcijaninem, ale. Walka ze złem wszędzie, w rodzinie, w pracy, podczas odpoczynku. Żadnych kompromisów. Żadnych kompromisów. Uczciwość, czystość, szlachetność, dobro realizowane na co dzień. Nie ma ważniejszej walki. Nie ma ważniejszej sprawy. Być mężczyzną to każdego dnia toczyć walkę ze złem. I pewnie jakby nas napadli jacyś Chińczycy albo Rosjanie, to wzięlibyśmy za broń i poszlibyśmy walczyć. A tak łatwo nieraz ulegamy złu, które się wciska w różny sposób w nasze życie. I takim wielkim problemem dzisiaj dla wielu mężczyzn, widać to w konfesjonałach, jest problem nieczystości, karmienia się erotyką, pornografią, nieczystość w małżeństwie, ale też nieuczciwość w pracy, oszustwa, kradzieże, kłamstwa. Nie ma kompromisu. Chrystus nie posługiwał się kompromisem. Chrystus wyrzucał szatana. Idź precz, szatanie. Stuprocentowy mężczyzna, Jezus. Jak chcesz być stuprocentowym mężczyzną, to musisz każdego dnia walczyć ze złem, choćby się trzeba było opierać do przelania krwi. Choćby trzeba sobie było żyły wypruć. To nie może być zgody na grzech.
bo grzech zabija. Bóg mówi w raju, zerwiesz owoc, umrzesz. Każdy grzech zabija. I moi drodzy, trzecia sprawa. To jest relacja do kobiety. Pewnie pamiętamy wszyscy ten opis stworzenia niewiasty. Kiedy Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Tam jest użyte określenie człowiek. Uczynił mu zatem odpowiednią pomoc. I przyprowadził Pan Bóg do człowieka różne zwierzęta. Człowiek nadał im nazwy, ale nie znalazła się odpowiednia pomoc dla niego. Jest ten przepiękny opis, kiedy Pan Bóg wprowadza człowieka w sen, wyciąga kość i tworzy niewiastę. Uczynię dla niego odpowiednią pomoc. Ale co to znaczy? Bardzo często rozumie się to w taki opaczny sposób, że kobieta ma być służącą dla mężczyzny. To nie o to chodzi. Uczynię dla niego odpowiednią pomoc, to znaczy dzięki kobiecie mężczyzna staje się tym, kim ma być w Bożym planie. Stosunek do kobiety czyni człowieka bardziej męskim. Właściwy stosunek do kobiety. A jaki był pierwszy gest Adama, gdy zobaczył Ewę? Zachwyt. On wpadł w zachwyt. Ta dopiero jest kością z moich kości. Ucieszył się. No i przecież od tego się zaczyna małżeństwo, no nie? Od zachwytu. Jakby nie było zachwytu na początku, to nie byłoby małżeństw. A jak to wygląda po 5 latach małżeństwa, po 10? Czy ja ciągle się zachwycam tym skarbem, który dał mi Pan Bóg? No bo skoro się zdecydowałem na małżeństwo, to skarb. Jak traktujemy kobiety, nasze matki, żony, córki, sposób, w jaki je traktujemy, kształtuje tożsamość mężczyzny. Jaki to ma być sposób? Na pewno nie można traktować kobiety jak rzecz, jak zabawki. Biada, jeżeli jest traktowana jako narzędzie do zaspokajania pożądliwości. Kobieta przy mężczyźnie powinna stawać się coraz bardziej święta. Bo miłość oznacza takie postępowanie, takie słowa, które czynią człowieka lepszym. I kobieta przy mężczyźnie powinna stawać się coraz lepsza, coraz świętsza, coraz bardziej oddana Bogu. To mężczyzna powinien pociągać swoich najbliższych, żonę, dzieci, córkę, syna do Boga. Moi drodzy, były robione takie badania. Jeżeli mężczyzna jest wierzący w rodzinie, to ponad 90% członków rodziny jest wierząca. Jeżeli kobieta, 30 parę procent. Dziecko tylko tam 15 czy 16. To mężczyźnie Pan Bóg zlecił troskę o wiarę w domu rodzinnym. To mężczyzna ma zatroszczyć się o to, żeby rodzina klękała do modlitwy. To mężczyzna ma zatroszczyć się o to, żeby członkowie rodziny byli w kościele. To mężczyzna ma się zatroszczyć o to, żeby z całą rodziną klęknąć do konfesjonału. To jest jego zadanie. Moi drodzy,
odwiedzamy was. Jestem tutaj z dwoma mężczyznami, z Andrzejem i z Robertem. Jesteśmy w takim ruchu mężczyzn świętego Józefa od kilku lat. Spotykamy się systematycznie po to, żeby właśnie budować tą męską tożsamość. Żeby budować męską tożsamość, żeby z jednej strony zastanawiać się nad tym, co znaczy być mężczyzną w tym XXI wieku, kiedy media próbują tę tożsamość zniszczyć, zaburzyć. Co znaczy być mężczyzną, chrześcijaninem, co znaczy być mężczyzną, mężem, ojcem, pracownikiem, patriotą. A wzorem jest święty Józef. Mężczyzna doskonały, po Jezusie pierwszy. Posłuszny, posłuszny Bogu. Jak tylko usłyszał, nie dyskutował. Od razu wypełniał to, co usłyszał. Wypełniał wolę Bożą. Jest posłuszny Bogu. Nie było łatwo. Nie było łatwo. W środku nocy wziąć żonę i dziecko, uciekać do innego kraju. Nie było łatwo. Trzeba było ofiarności, poświęcenia. Trzeba było walki. Ale popatrzcie się, jaki autorytet. Jaki autorytet. W środku nocy obudzić żonę i mówi: słuchaj, wyjeżdżamy. Zabieraj dziecko i wyjeżdżamy. Jaki nieprawdopodobny autorytet. Wynikający z tego, że on był posłuszny Bogu, zanurzony w Bogu. Dlatego, że tak był postrzegany przez Maryję. I pamiętamy, jak 12-letni Jezus się zagubił, to Matka Boża robi taki wyrzut Panu Jezusowi: oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Józef jest na pierwszym miejscu. Taki miał nieprawdopodobny autorytet u Matki Najświętszej. Posłuszny, walczący i z wielką miłością i szacunkiem stający obok kobiety. Dał mu Pan Bóg najpiękniejszą kobietę, niepokalaną matkę, a równocześnie postawił pewną granicę i macie żyć w czystości, bo ona jest dziewicą, matką Syna Bożego. I Józef stoi na straży jej świętości. Nie naruszył tej świętości. Od niego chcemy się uczyć tej właściwej postawy mężczyzny, od Jezusa i Józefa. Prosiłem Roberta, żeby się podzielił takim swoim doświadczeniem. Bardzo Cię proszę teraz o świadectwo.